Kolejny druk, numer 7 przez 323 przez 2013. Jest projektem autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Na referenta ponownie skazano pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 7 o panu 323 z 2013 roku na tej dzielnicy 10 Skorzowice z dnia 19 marca 2013 roku. W sprawie wydania opinii dotyczącej sprzedaży części działki w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej przy ulicy Jerzego Smoleńskiego, to podstawa prawna, paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie sprzedaż części działki nr 250 ramach przestrzeni o powierzchni całkowitej 617 m2 położonej w Krakowie przy ulicy Jerzego Smoleńskiego, obręb 89 jednostka widoczna na podwórze celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 250 łamane przez 4, 249 łamane przez 4, 249 łamane przez 5 o łącznej powierzchni 1075 m2 i 250 łamane przez 3 i 249 przez 3 o łącznej powierzchni 590 m2 oraz 250 przez 1, 250 przez 2, 249 przez 1, 249 przez 2 o łącznej powierzchni 1039 m2 pod warunkiem wyłączenia fragmentu wyżej wymienionej części działki znajdującego się w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego Batkowice Wschód jako teren drogi dojazdowej zgodnie z pismem Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa znak GS-01.6840.3101.2011 z dnia 18 lutego 2013 roku. Paragraf drugi, uchwała życie, wchodzi w życie. Dziękuję panu przewodniczącemu za odczytanie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Wobec braku chętnych do dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Pan radny? Rozumiem, że ręka została przeciwko. Czy ktoś się wstrzymał? Nie. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny druk numer 8 przez 2000.